Niezwykłym doświadczeniem w moim życiu była współpraca z Krzysztofem Pendereckim, najwybitniejszym polskim kompozytorem współczesnej doby. Owa współpraca zaowocowała współorganizacją przeze mnie jednego z największych wydarzeń muzycznych w dziejach Stalowej Woli. Miałem zaszczyt i honor współpracować z Krzysztofem Pendereckim w latach 2006-2008, prowadząc 7 jego koncertów w różnych miastach Polski. Był to bardzo pracowity czas w życiu słynnego kompozytora i dyrygenta. Wyjeżdżał wówczas na trasy koncertowe po całej Polsce. Występował w świątyniach wraz z chórem Polskiego Radia w Krakowie. Prezentował wtedy koncerty, w repertuarze których znajdowała się muzyka polska. W pierwszej części każdego z koncertów rozbrzmiewały utwory chóralne a cappella, natomiast w drugiej muzyka wokalno-instrumentalna. Koncert rozpoczynało słynne Amen Henryka Mikołaja Góreckiego, jeden z najciekawszych utworów tego twórcy, w którym sięga on do tajemnicy sakrum. Następnie można było posłuchać bloku utworów Krzysztofa Pendereckiego. Pierwszy z nich, De Profundis, będący częścią 7 bram Jerozolimy, dzieła napisanego dla uczczenia jubileuszu 3000 lat świętego miasta. Następnie Agnus Dei, będące częścią polskiego rekwiem. Agnus Dei, napisane w roku 1981, napisane po śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. I wreszcie kolejny utwór Krzysztofa Pendereckiego to słynna pieśń Cherubinów, utwór nawiązujący do tradycji religijnej Wschodu. W drugiej części słuchacze mieli okazję podziwiać i delektować się słynną mszą pokoju Feliksa Nowowiejskiego, wielkiego polskiego neoromantyka. Msza napisana na chór mieszany z organami. W tym utworze kompozytor pragnął oddać hołd wszystkim ludziom, którzy walczyli o wolność, którzy zginęli, abyśmy my mogli żyć w pokoju. W utworze tym rozbrzmiewają wszystkie części porządku mszalnego, a więc Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Pierwszy koncert z udziałem Krzysztofa Pendereckiego, który miałem zaszczyt poprowadzić, odbył się 8 października 2006 roku w katedrze w Radomiu. Było to wielkie wydarzenie poświęcone upamiętnieniu 30. rocznicy wydarzeń radomskich. Katedra wypełniła się po brzegi, panował podniosły nastrój. Oficjalne wystąpienia, w których dawano wyraz wielkiej radości, że tak wielki człowiek jak maestro Krzysztof Penderecki przybywa do Radomia. W moim słowie starałem się nie tylko przybliżyć utwory, które będą wykonywane, ale także podkreślałem rolę Krzysztofa Pendereckiego dla kultury polskiej. A mówiąc o jego muzyce, wskazywałem na to, iż twórca chętnie sięga do tradycji religijnej i nawiązuje do historii naszego kraju. Kiedy koncert się zakończył, miałem okazję porozmawiać z twórcą, przeprowadzić z nim wywiad. Co usłyszałem? Przeprowadzając wywiad dla magazynu Nacańskiego Nasz Czas, zapytałem Krzysztofa Pendereckiego o to, jakie pobudki kierują nim w doborze treści utworów. Oto co mi odpowiedział. Pragnę moje zdolności oraz zainteresowania wykorzystać jak najlepiej i nie koncentrować się na rzeczach banalnych. Dlatego nigdy nie napisałem i nie napiszę na przykład operetki. Zawsze interesowały mnie wielkie, uniwersalne tematy, jakże często pomijane w polskiej literaturze muzycznej. Chciałem tę lukę uzupełnić. Przykładowo, jako młody człowiek porwałem się na napisanie pasji. Nikt po Bachu nie chciał pisać tej formy, ponieważ po prostu się bał. Ja, choć wówczas jeszcze niedoświadczony, miałem ten imperatyw twórczy. Postanowiłem skomponować pasję czasu, w którym żyję. Nawiązałem również do tego, jakie jest credo Krzysztofa Pendereckiego. Jego odpowiedź była bardzo, ale to bardzo ciekawa. Moim credo jest zabieranie głosu w sprawach ważnych. W taki sposób wypowiadałem się od początku, od czasów studenckich. Na przykład w latach 50. napisałem psalmy Dawida. Był to okres, gdy muzyki religijnej nie wykonywało się i nikt, nie wspominając już o młodych kompozytorach, nie pisał w ogóle takich kompozycji w krajach tak zwanej demokracji ludowej. To było właśnie moje credo, mówienie prawdy, mówienie o tym, o czym nie wolno było mówić. Nie wiem, jak potoczyłoby się moje życie, gdybym mieszkał w zupełnie innym miejscu świata, gdzie istnieje pełna demokracja. Może pisałbym inną muzykę? Na szczęście dojrzewałem twórczo w ciekawych czasach. Spytałem również kompozytora o jego rekwiem powstałe w czasach stanu wojennego. Krzysztof Penderecki tak mówił na ten temat. Pisząc ten utwór powiedziałem to, co powinienem powiedzieć w odpowiednim czasie. Dziś pisanie muzyki sakralnej ma zupełnie inny kontekst, a ja niczym nie ryzykuję, przyjmując określoną postawę. Kończąc rozmowę z Krzysztofem Pendereckim, postanowiłem wykorzystać tę wspaniałą okazję, aby zapytać go o to, czy nie zechciałby przybyć do Stalowej Woli i wystąpić z koncertem w naszej bazylice. Kompozytor odpowiedział tak. Oczywiście, bardzo chętnie. Musielibyśmy tylko ustalić termin koncertu odpowiednio wcześniej, ponieważ mój kalendarz jest zajęty na kilka lat. Na szczęście, jak się okazało, nie musieliśmy czekać kilku lat, a znacznie, ale to znacznie krócej. Do jednego z największych wydarzeń muzycznych w dziejach Stalowej Woli doszło 12 listopada 2007 roku. W tym dniu przybył do Stalowowolskiej Bazyliki maestro Krzysztof Penderecki wraz z chórem Polskiego Radia w Krakowie. Koncertem muzyki polskiej w wykonaniu tak znamienitych artystów zainaugurowane zostały obchody 50-lecia Kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Miałem zaszczyt współorganizować i poprowadzić ten koncert. Zbliżający się koncert zmobilizował całe stalowowolskie środowisko do działań organizacyjnych. Ja również włączyłem się w te działania z wielką radością i z wielkim zapałem. Przede wszystkim propagowałem koncert na łamach magazynu nadsańskiego Nasz Czas, pisząc wiele o Krzysztofie Pendereckim oraz o zbliżającym się jubileuszu 50-lecia Bazyliki Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Wiele trudu organizacyjnego podjął proboszcz Stalowowolskiej parafii Matki Bożej Królowej Polski ksiądz Edward Madej, dla którego zbliżający się koncert był wielką radością. Widać było wielkie jego zaangażowanie, wielki trud, wielkie poświęcenie. Angażowały się także władze Stalowej Woli oraz władze wojewódzkie. Bardzo zależało mi na tym, aby maestro Krzysztof Penderecki został powitany w Stalowej Woli godnie i dostojnie. I tak też się stało. W stalowowolskiej bazylice witała wielkiego kompozytora i dyrygenta delegacja stalowolskiego samorządu, stalowowolskich polityków, delegacje władz. Chleb pochodzący z chwałowickiej ziemi wręczyła Krzysztofowi Pendereckiemu Ewa Draus, ówczesna wojewoda podkarpacki, w asyście posła Antoniego Błądka oraz wiceprezydenta Stalowej Woli Franciszka Zaborowskiego. Mistrza witały także regionalne zespoły. Pyszniczanie, Sanowiślaczki, Zespół Pieśni i Tańca Racławice oraz Lasowiacy. Ksiądz Edward Madej, witając Krzysztofa Pendereckiego, podkreślił to, iż koncert wpisuje się w obchody 50-lecia powstania Stalowowolskiej Bazyliki. Podkreślał to, iż wydarzenie to będzie również modlitwą za wszystkich budowniczych, za wszystkich dobrodziejów Stalowowolskiego Kościoła. Ja natomiast, prowadząc koncert, podkreślałem wagę tego wydarzenia dla Stalowej Woli, dla całego regionu nadsańskiego i województwa podkarpackiego. Wyrażałem radość, że tak wielki człowiek gości w Stalowej Woli i że przeżywamy tak wielkie historyczne wydarzenie, że na naszych oczach tworzymy kulturę Stalowej Woli, tworzymy wielkie wydarzenie, które dzieje się na naszych oczach. To była wielka radość i, drodzy Państwo, kiedy rozległy się pierwsze takty, kiedy maestro Krzysztof Penderecki unosił ręce, wszyscy zapierali dech w piersiach, zapadała cisza, wszyscy ze zdumieniem patrzyli i słuchali. Płynęła piękna muzyka polska a cappella, płynęła piękna muzyka wokalno-instrumentalna. Przeżyjmy, drodzy Państwo, tę chwilę jeszcze raz, oglądając kilka wspomnieniowych zdjęć. Nazajutrz, 13 listopada 2007 roku, udałem się do Lublina, aby tam poprowadzić koncert Krzysztofa Pendereckiego zorganizowany w kościele w dzielnicy na Czubach. Wykorzystałem czas pobytu w Lublinie, aby przeprowadzić z Krzysztofem Pendereckim kolejny wywiad. Zapytałem go oczywiście o wrażenia z koncertów Stalowej Woli. Odpowiedział mi tak. Jak zawsze w podobnych sytuacjach byłem zaskoczony atmosferą. Takie koncerty odbywają się zwykle w miejscach, w których jeszcze nie byłem. Przychodzi na nie świetna publiczność, bardzo ważna, skupiona, słuchająca prawie z nabożeństwem, kościoły są pełne. Zawsze myślałem, że w Polsce nie ma co ruszać w teren, bo ludzie nie odbiorą dzisiejszej muzyki. Celowo nie mówię o muzyce współczesnej, bo to zawsze trochę odstrasza. Okazuje się jednak, że jest inaczej. Cieszy mnie duże zainteresowanie słuchaczy. Nie podkreślam tego w kategoriach sukcesu. Chodzi o to, żeby takie wieczory zostawiały trwały ślad w ludzkiej świadomości. Zapytałem również Krzysztofa Pendereckiego o film Katyń, w którym rozbrzmiewa muzyka Krzysztofa Pendereckiego. Film Katyń oczywiście w reżyserii Andrzeja Wajdy. I o to, co mówił Krzysztof Penderecki. O potrzebie nakręcenia filmu rozmawialiśmy z Andrzejem Wajdą już bardzo dawno temu. Ten projekt ma pewnie 10, 15 albo nawet więcej lat. Od razu wyraziłem pragnienie, żeby moja muzyka się tam znalazła. A to z prostego powodu. Mój wuj został zamordowany właśnie w Katyniu. Wuj był szefem sztabu we Lwowie i właściwie w pierwszym dniu po wkroczeniu Sowietów został od razu zaaresztowany. To sprawia, że mam do ówczesnych tragicznych wydarzeń jak najbardziej osobisty stosunek. Rozmawiając z maestro Pendereckim, wspomniałem również o jego posiadłości w Lusławicach, bardzo słynnej posiadłości. Opowiadając o Lusławicach powiedział tak. Lusławice są moją miłością, azylem, moim miejscem na ziemi, w którym się najlepiej czuję, gdzie masę utworów powstało. Od samego początku unosi się tam jakiś specjalny genius loci. Albo mi się tak wydaje. Ciągle wracam do tego miejsca, gdzie są moje drzewa, tysiące drzew, chyba 30 tysięcy. Nie wiem, nigdy nie liczyłem. A samych gatunków jest 1500. Cały ten park został przeze mnie posadzony. Gdyby nie Lusławice, to być może zostałbym na zachodzie. Miałem wiele takich możliwości i pokus. Jeszcze nie tak dawno nie było wiadomo, czy Polska będzie wolnym krajem, ale wróciłem z miłości do mojej ojczyzny i moich drzew. W wywiadzie podziwiałem także Krzysztofa Pendereckiego za jego aktywność, za to, że wciąż koncertuje, tworzy, że tyle z siebie daje. I co wtedy maestro odpowiedział? Mam ciągle pełno pomysłów i ciągle piszę. Nawet w podróżach spędzam kilka godzin dziennie na pisaniu. Przecież nie wiadomo, jak długo jeszcze. Dlatego trzeba wykorzystać czas jak najlepiej. Koncert w Lublinie, podobnie jak w Stalowej Woli, określony został mianem wydarzenia roku. Cieszyłem się, że również i tam, w kościele w dzielnicy Czuby, mogłem poprowadzić koncert maestro Krzysztofa Pendereckiego, mogłem wspomnieć o jego muzyce, opowiedzieć o jego dorobku. Mogłem wspólnie z tamtejszymi słuchaczami przeżywać to wielkie wydarzenie. Zawsze miałem wielki sentyment do tego kościoła, do tej świątyni na Czubach, w której poprowadziłem wiele festiwalowych koncertów i spotykałem wiele artystycznych znakomitości. A ten koncert z udziałem Krzysztofa Pendereckiego był dla wszystkich jednym z największych wydarzeń. Wspomnę jeszcze o dwóch trasach koncertowych z maestro Krzysztofem Pendereckim. Pierwsza z nich wiodła do Płocka, gdzie 13 czerwca 2007 roku odbył się koncert w tamtejszej katedrze. Ten koncert biskup Piotr Libera określił mianem swojego muzycznego ingresu do płockiej katedry. Na ówczesnej trasie koncertowej znalazł się także Pisz. Natomiast 3 października 2008 roku poprowadziłem koncert Krzysztofa Pendereckiego w Sanoku. Natomiast kolejnego dnia, 4 października 2008 roku, w Dębicy w kościele Świętego Ducha Krzysztof Penderecki obchodził swoje 75. urodziny oraz 50-lecie pracy twórczej. W czasie koncertu panowała niezwykle podniosła świąteczna atmosfera. To również była wielka radość dla mnie, że mogłem poprowadzić ten koncert wraz z prezenterką Renatą Żabicką. W tym dniu Krzysztof Penderecki otrzymał tytuł zasłużony dla województwa podkarpackiego. Ten honorowy tytuł wręczył mu ówczesny marszałek podkarpacki Zygmunt Cholewiński. Drodzy Państwo, świętowanie urodzin mistrza w Dębicy było dla wszystkich wielkim przeżyciem. Także dla mnie, że mogłem współtworzyć atmosferę tego niezwykłego wydarzenia. Maestro Krzysztof Penderecki odszedł do wieczności rok temu, 29 marca 2020 roku. Wszyscy wspominają go, oddają mu hołd, są mu wdzięczni za wszystko, co uczynił dla kultury polskiej, dla polskości, dla polskiej sztuki, dla wszystkiego, co Polskę stanowi. Ja również cieszę się, iż mogłem przeżyć z nim wiele chwil, że mogłem prowadzić jego koncerty, patrzeć, jak dyryguje, patrzeć, jak przeżywa sztukę, rozmawiać z nim, dowiedzieć się od niego wielu ciekawych rzeczy. Drodzy Państwo, mogłem także zobaczyć, że Krzysztof Penderecki był wspaniałym człowiekiem, z którym można było porozmawiać na różne tematy. Poświęcał ludziom wiele czasu, chętnie pozował do zdjęć, był człowiekiem przyjaznym, towarzyskim, dzielił się swoimi wrażeniami, przeżyciami, odczuciami, często się uśmiechał. Można powiedzieć, że w kontaktach z ludźmi był bardzo naturalny, bardzo przyjacielski. I z tej strony także bardzo miło i serdecznie go wspominam. Cieszę się, że spotkałem go na moich artystycznych i życiowych szlakach. Niech Pan Bóg wynagrodzi mu wszelkie dobro, wszelki trud, wszystko to, co uczynił ludziom. Niech odpoczywa w pokoju.